Witam, tu Aristejo. Niewiele już brakuje do osiągnięcia kolejnego poziomu. Może warto będzie zaatakować w tym miejscu. Więc spróbujemy. Tu jeszcze coś jest. Kryształek. Walczymy. Co możemy powiedzieć o moim przeciwniku? Shiva. Poziom 43. Legendarna królowa węży, która wypełza ze swego podziemnego królestwa raz na rok, by przygotować się do karmienia potomstwa. Atak 16, obrona 8, intelekt 27. Nic, spróbujemy, ale podejrzewam, że może być problem tego rodzaju, że będzie bardzo czarować. Ale już jest o tyle fajnie, że mogę objąć ławicą rytm wszystkie wrogie jednostki. Ciernie. One są szczególnie podatne na ogień. I dobrze, to nie są jednostki dystansowe, tylko wojownicy, więc... No nie, ale jednak smok chaosu będzie optymalny. Okej. Czekamy. No nie, on będzie tutaj mrozić moich... To niestety, ale straty będą. Ale to nie jest problem, gdyż wybieram się po posiłki, gdy tylko osiągną kolejny poziom. Nic, no to tu bijemy. No i straciłem smoka. Ale mam dużo many, więc w następnej turze pomyślimy, co z tym zrobić. Może raczej tu. Strasznie dużo jest. Dobra, nie będzie tu. I teraz tak przekażemy tutaj kolejną szansę na ruch. No i tu będziemy się bronić. Cały czas czekam, żeby szału odpowiednia wartość została osiągnięta. To w zasadzie tu albo tu. No dobra, niech będzie, że dostanie się wężą. O, gdyby tak wszystkie poległy, to by było coś. No, niewiele brakuje. Dobra, niech będzie. A, 40 już jest. Raczej mała jest szansa, że wpadną i zginą. Tak, już widać, że zginą już od samego uderzenia, ale można by... Nie no, królewskie węże niestety w zbyt małej ilości zginą. Lepiej coś takiego zastosować. Ewentualnie odepchnę ciernie. No to może być też dobry pomysł. Dużo many zostało odzyskane. Okej. I przerzucę jazdę. Tutaj.
Niech będzie. Myślałem, że będzie z nimi spory problem. Bijemy to. Nowa tura. Teraz tak. Właściwie... Ławica powinno to ładnie objąć. Smoka. A smoka to ja bym właściwie tu widział. Teraz tak. Chociaż bardziej tu. Spróbujmy. Pięknie. Tylko żeby oni się tu skupiali. No i tak myślałem. Pewne straty. Oj, i jeszcze tu będzie problem. Nie no, właściwie to i tak nie mam wyboru. Muszę jak najszybciej załatwić węże. To jest ta najbardziej odporna, najpotężniejsza wersja węży. Kobry królewskie. Niestety już w tej turze tu nic nie zrobię. Ale jeszcze tak się przekonajmy. Aha, dobra, to poczekamy aż troszkę urośnie szał. Właśnie o co tu chodzi? Dlaczego cel ulega porażeniu błyskawicą? Jego inicjatywa i punkty akcji zmniejszają się do 1. Aha. To dlatego nie mogę nic tutaj uczynić. Bijemy tutaj. No i tu musisz zostać. Niedobrze. Straszną rzeźnię. Dobrym pomysłem będzie, żeby przesunąć węże tu. Wtedy moje jednostki będą mogły walczyć z nimi. A to najlepiej będzie osiągnąć. Tylko, że może jeszcze chwila. Smoka bym mógł najpierw przywołać. To nawet bym powiedział, że to można by osłabić. To jest tak smoga tu. I teraz... Tak. To może być dobry pomysł. Zostali odepchnięci. Jednostka znajduje się we właściwym miejscu, jeśli chodzi o moje plany wobec niej. Nie, to raczej... Aha, jest taki problem. Nie, nie, no to bijemy tutaj. Jazda powinna tu zaatakować. Jeżeli oczywiście to będzie możliwe, a jest. Nowa tura. Raz tak.
pomysł będzie raczej atak tutaj. Świetnie. Swoim wężom też zadał obrażenia. Pomyślmy, chodzi o to, żeby ta jednostka się na stąd nie odsunęła. A fajnie by było odsunąć te węże. Ale nie, no ja sobie tutaj dam radę. Po prostu taki atak i będzie ok. Aha, ta jednostka jest za ciężka. Albo też to uderzenie nastąpiło zbyt daleko względem niej. Czekamy. Tak, ty będziesz tutaj blokować. I kobry muszą paść. I jest to realne. Świetnie. Teraz ostrza. Ale straty będą miał straszne, wręcz porażające. Czekamy. Ach, jest problem. Jednak trzeba było wskrzeszać. Dobrze, to możemy inaczej to zrobić. Gdyż wtedy wskrzeszając będę miał więcej o 8. Chociaż z drugiej strony nie, no nie będzie tak. Teraz jazda musi się wycofać, ale o właśnie w ten sposób to widzę, czyli że jazda przemieści się tu i zobaczy, co jest w skrzynce. Magiczny kryształek. Pomyślmy. Spowolnił, zobaczmy, co z tego wyniknie. W tej chwili jest jako drugi, a tu jako trzeci. A zobaczmy jeszcze. I tak przez ciekawość. Tylko, że ja bym musiał, żeby paladyni byli przed, a to jest nierealne.
korzystając z tego, że tutaj jestem... No właśnie, zobaczymy, jak to się psuje. Hmm. 15% pozostało. To ja może na razie już wstrzymam się z walką z nieumarłymi. Pomyśleć o uzupełnieniu rezerwy. No powiedzmy. Tak. Tu zakupię. Okej, to jeszcze jazda. Teraz pomyślmy nad rozwojem mojej postaci. To może być fajne. W tej chwili podczas walki co turę regeneruję 4 many, a będę mógł 8. I to ma sens. Natomiast tu... trzeba dopiero przemyśleć. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnego.